Adulam Films przedstawia. Most do Babilonu. Rzym, ekumenizm i Biblia. David Brown, Phil Stringer, Jack Moorman, Ronald Cook, D.A. Waite, Kirk DiVietro. H.D. Williams, David Daniels, oraz James White. Byron Edwards jako Dean John Bergen, Michael Foster jako B.F. Westcott, Cody West jako F.J.A. Hort. Produkcja Christian Pinto, Meg Pinto. Scenariusz i reżyseria Christian Pinto. Część pierwsza. Wielka rewizja. W średniowieczu ludzie kochający Biblię i wierzący, że jest ona Słowem Bożym, przez wieki walczyli, żeby Pismo Święte zostało przetłumaczone na język zwykłych ludzi. W Anglii apogeum ich wysiłków było wydanie Biblii króla Jakuba w roku 1611. Lecz blisko 300 lat później wydanie, znane jako wersja autoryzowana, zostało dramatycznie zmienione przez Komitet Uczonych w wyniku odkrycia Kodeksu Synajskiego w roku 1859. Równocześnie wydano Watykańską Biblię Grecką, znaną jako Kodeks Watykański. W roku 1870 zebrał się komitet rewizyjny, któremu przewodniczyli dwaj uczeni, Brooke Foss Westcott i Fenton John Anthony Hort. Ci panowie postanowili nie tylko zrewidować angielskie słowa w wersji autoryzowanej, lecz również grecki tekst będący jej podstawą. W kolejnym wieku zmiany, jakich dokonali i powody, dla których to zrobili, rozniesiły jeden z najbardziej zagorzałych sporów we współczesnym Kościele. Upowszechnili kłamstwo, że manuskrypty watykański i synajski są najstarsze i najlepsze. Sformułowali również teorię, że kościoły przez całe wieki dysponowały skażonym tekstem Pisma i że dopiero teraz odkryto tekst czysty, głównie z powodu odkrycia kodeksu watykańskiego i synajskiego. Oczywiście, jeśli te dwa manuskrypty nie są wiarygodne, to cała ich teoria upada. Według mnie obaj panowie byli liberałami i odstępcami. Mieli większy wkład w zmiany na świecie w związku z błędnym tekstem greckim niż ktokolwiek przed nimi. Praca Westcotta i Horta spotkała się ze sprzeciwem XIX-wiecznego uczonego brytyjskiego Deana Johna Bergena. Po zbadaniu ich skorygowanej wersji Biblii, podważył ich zmiany we własnej pracy pod tytułem Rewizja rewizji. Bergen napisał, że tekst zrewidowany z roku 1881 jest błędny i wątpliwy naukowo w niezliczonych miejscach. Otwarcie wyznał, że Westcott i Hort stworzyli nowy tekst grecki. Bergen napisał, jest to systematyczna deprawacja podstawowego tekstu greckiego, która mnie zasmuca i obraża. Jest to bowiem nic innego niż zatruwanie rzeki żywota w jej świętym źródle. Nasi korektorzy, mający niewątpliwie najlepsze i czyste intencje, z pełnym przekonaniem celowo odrzucają natchnione słowa na każdej stronie, zastępując je sfabrykowanymi wersjami, które Kościół od dawna odrzucał i których nie uznawał, albo nawet się nimi brzydził.
Przetrwały one do dzisiaj w garstce dokumentów najbardziej zepsutego pochodzenia. Teoria Westcotta i Hotta mówiła, że wielka liczba manuskryptów, liczona w tysiącach, była w jakimś stopniu skażona i że dokładniejsze wersje znajdują się tylko w kilku kopiach, rzekomo starszych i bardziej wiarygodnych. Westcott i Hott potrafili w akademicki sposób zbudować teorię, która pozwoliła im zignorować 95% manuskryptów jako dowodów. Tak, żeby mogli stworzyć grecki Nowy Testament użyty w roku 1881. W rezultacie Dean John Bergen stwierdził, rewizja z roku 1881 musi zostać powszechnie uznana tym, czym jest w istocie, najbardziej zdumiewającą i katastrofalną gafą literacką stulecia. Inny uczony, F.H.A. Scrivener, który był członkiem komitetu wraz z Westcottem i Hottem, sprzeciwiał się ich teorii i wnioskom. W końcu był tak zaniepokojony ich pracą, że sam opublikował jej obalenie. Napisał: system doktora Hotta jest całkowicie pozbawiony podstaw historycznych. Jesteśmy zmuszeni powtórzyć z całą mocą, jak zwykle, nasze silne przekonanie, że hipoteza, której dowiedzenia poświęcił tyle lat pracy, jest pozbawiona nie tylko podstaw historycznych, lecz całkowicie nieprawdopodobna. Westcott i Hott wyszli przed szereg i w potajemny sposób spreparowali nowy tekst grecki, oparty o skażone manuskrypty watykańskie i synajskie, a także o unitariańskie prace Griesbacha. Johann Jakob Griesbach był XIX-wiecznym uczonym niemieckim, nazywanym często ojcem współczesnej krytyki tekstu. Westcott i Hott twierdzili, że nazwisko Griesbacha było, i tu cytat, najbardziej przez nich szanowane ze wszystkich krytyków tekstu Nowego Testamentu. Scrivener napisał, że ich nowa teoria została zbudowana na założeniach Griesbacha i innych krytyków tekstu prezentujących poglądy alternatywne wobec tradycyjnego tekstu greckiego. Zalążek tej teorii można dostrzec w spekulacjach Bentleya i Griesbacha, lecz nadzieja na stabilność ich imponującej budowli jest nikła, skoro jej podstawy położono na piaszczystym gruncie pomysłowych przypuszczeń. Przypuszczenia, o których mówi Scrivener, miały związek z teorią doktora Horta, który twierdził, że między rokiem 250 a 350 naszej ery oryginalny tekst Biblii został celowo zmieniony przez pewnych przywódców kościelnych z Antiochii w starożytnej Syrii. Potem rzekomo nastąpiła druga korekta tekstu, która miała miejsce w późniejszych latach. W czasie dokonywania tych zmian wyrazy i wersety miały zostać dodane do Biblii, co skutkowało dłuższymi wersjami znanymi z Textus Receptus lub tekstu tradycyjnego używanego przez reformatorów. Hort twierdził, że kodeksy watykański i synajski zawierają krótsze wersje, ponieważ nie są skażone przez ów rzekomy proces antiocheński. Scrivener twierdził, że teoria Horta jest całkowicie zmyślona. O tej dwukrotnej autorytatywnej korekcie tekstu greckiego nie ma ani jednej wzmianki w historii starożytnego chrześcijaństwa. On nie podaje żadnych źródeł ani cytatów żadnej osoby działającej w tamtym okresie. To jest tylko teoretyzowanie, a ponieważ teoretyzuje, to musi być prawda. Wtedy, jeśli miała miejsce korekta między rokiem 250 a 350, co nie jest prawdą i nie ma na to historycznych dowodów, Dean Bergen pisze, że jeśli zaszło wydarzenie tej wagi, to istniałyby dokumenty, autobiografie, odniesienia w księgach historycznych, ale nic takiego nie istnieje. Dean Bergen twierdził również, że Westcott i Hort zignorowali oryginalne instrukcje korekty, które wymagały, żeby zmieniać tylko to, co niezbędne. Dalej mówił, że w tajemnicy wprowadzili nowy tekst grecki, żeby stworzyć podstawę dla nowej korekty.
Odkryłem, że autorami tej intrygi są panowie Westcott i Hort. Kopia ich niepublikowanego tekstu Nowego Testamentu, najbardziej błędna jaka istnieje, została w zaufaniu i pod przysięgą zachowania ścisłej tajemnicy rozdana wszystkim członkom komitetu rewizyjnego. Rozdali wszystkim członkom komitetu zupełnie inny tekst. Ich tekst, który opracowywali przez 11 lat. I powiedzieli, że pod żadnym pozorem żadnemu z członków komitetu nie wolno nikomu powiedzieć, że dostali inny tekst. Przeforsowali swoją wersję w tajemnicy. Zdaniem Deana Bergena, Westcott i Hort najpierw stworzyli własny tekst grecki, a potem zaczęli przekonywać resztę komitetu do jego akceptacji. Sam Hort miał mieć głos decydujący, promując przy okazji swoją teorię historyczną. Bergen pisze: rewizjoniści w tej złej godzinie poddali się przywództwu doktora Horta. Powstaje pytanie, dlaczego Hort miałby tworzyć tak nieprawdopodobną teorię? Po co naciskał, żeby ją przyjąć i zmienić oryginalny tekst grecki Nowego Testamentu? Niektórzy twierdzą, że odpowiedź można znaleźć w liście, który napisał, będąc początkującym naukowcem. W wieku 23 lat, w roku 1851, napisał do znajomego, co następuje. Nie miałem pojęcia aż do ostatnich kilku tygodni, jak ważne są teksty, bo tak mało przeczytałem greckiego Nowego Testamentu, a teraz widzę wpływ Textus Receptus. Pomyśl o tej ohydnej wersji polegającej całkowicie na późnych manuskryptach. Od tego się zaczęło i trzymał się tego przez całe życie. 23-latek, który niewiele przeczytał Nowego Testamentu po grecku, dochodzi do czegoś takiego. Chyba widzicie, że to robota nieprzyjaciela, parafrazując cytat z Ewangelii Marka. Konkretnie podobieństwo o pszenicy i konkolu. Nieprzyjaciel to zrobił. Dlaczego jednak dr Hort był takim wrogiem tradycyjnego tekstu greckiego? I czy rzeczywiście był on wrogiem Biblii? Po śmierci Westcotta i Horta opublikowano ich prywatną korespondencję. Rzuciła ona światło na ich osobiste poglądy. Hort wyraźnie nie chciał ujawniać swych poglądów doktrynalnych, pracując z Westcottem nad nowym greckim tekstem. Obawiał się, że mógłby on zostać odrzucony z powodu herezji wyznawanych przez autora. Pisząc do Westcotta w roku 1861, Hort twierdził: oprócz tego, choć zakrawa to na tchórzostwo, pragnę, żeby nasz tekst został podany światu, zanim zajmiemy się sprawami, które rzuciłyby na nas podejrzenie. Chodzi o to, że tekst wydany przez ludzi znanych z poglądów, które niewątpliwie zostaną potraktowane jako niebezpieczne herezje, z wielkim trudem przedostanie się tam, gdzie mamy nadzieję z nim dotrzeć. Oczywiście trapię się tym od początku, lecz priorytetem jest wdrożenie naszego wspólnego planu. Wspólny plan polegał na publikacji serii esejów, które według doktora Horta miały ujawnić ich nieortodoksyjne poglądy. Westcott i Hort są symbolem pewnego ruchu w kościele anglikańskim, który nie był protestancki, nie był ewangeliczny i nie reprezentował niczego z lepszej strony kościoła anglikańskiego. Aby zrozumieć historyczny kontekst ich pism, trzeba poznać środowisko, w jakim żyli Westcott i Hort w XIX wieku. W tym okresie wielkie wpływy miał tak zwany ruch oksfordzki. Ruch oksfordzki miał za zadanie sprowadzić Kościół anglikański, o ile to możliwe, z powrotem pod władzę Rzymu. Ruch oksfordzki był XIX-wiecznym wcieleniem jezuickiej kontrreformacji. W roku 1850 historyk Thomas Carlyle określił ten okres jako czasy jezuityzmu.
Pisał o nikczemnym śmiertelniku znanym jako Ignacy Loyola, założycielu zakonu jezuitów, który poświęcił się obaleniu protestanckiej reformacji. Carlyle pisał: moim zdaniem można go określić z historycznego punktu widzenia jako zatrute źródło, z którego wytrysnęły rzeki goryczy, zalewające teraz cały świat. W erze ruchu oksfordzkiego jezuici i romaniści chcieli infiltrować kościoły protestanckie w całej Anglii. Oto rycina polityczna w roku 1850, na której papież Pius IX wraz z kardynałem Wisemanem próbują włamać się do kościoła. Anglokatolicy byli znani jako rytualiści i traktarianie. Niektóre ich nauki na temat Biblii zostały opisane w książce pod tytułem Tajna historia ruchu oksfordzkiego, pióra Waltera Walsha. Mocno sprzeciwiali się protestanckiej doktrynie sola scriptura, czyli tylko pismo. Rytualiści nauczali, że Biblia nie jest jedyną regułą wiary. Poza tym twierdzili, nie jest również żadnym naruszeniem szacunku należnego Biblii otwarte i wyraźne głoszenie, że biblijne chrześcijaństwo jest wynalazkiem diabła. Oraz nasz błogosławiony Pan nie polecił, żeby jakikolwiek dokument stał się podstawą założonej przez Niego wiary. Być może najbardziej znaczące były ich słowa, że jeśli wiara człowieka jest przyczepiona do jakiegoś dokumentu, w którym znajdą się błędy, to jego wiara upadnie. Jednym z głównych członków ruchu oksfordzkiego był John Newman. To on był głównym autorem traktatów, które się wtedy pojawiały w celu stopniowego przekonywania Anglikanów do powrotu pod autorytet Rzymu. I było to całkiem skuteczne. Udało im się przeciągnąć na stronę Rzymu 150 osób. W swoich listach Hort często pisał o Johnie Henrym Newmanie, który był pastorem anglikańskim, który najpierw głosił przeciwko Rzymowi, a potem stopniowo zaczął mu sprzyjać, aż wreszcie przeszedł na katolicyzm i został księdzem. Komentarze Horta o Newmanie zawierały zarówno krytykę, jak i podziw. W pewnym miejscu napisał: musiałeś mnie źle zrozumieć co do Newmana. Wiele jego twierdzeń i czynów muszę potępić z całą mocą, ale to nie jest sam Newman, którego prawie uwielbiam. Niewielu autorów miało przywilej być tak niezmierzonym błogosławieństwem dla świata. Pisząc o innym autorze, Hort stwierdził: przywódcą jest dr Nevin. Mogę go porównać jedynie z Newmanem, a trudno byłoby o większą pochwałę. Kiedyś napisał do Westcotta: doskonała jasność i przenikliwość Newmana zawsze jest dla mnie źródłem przyjemności. W kilku miejscach Hort zdaje się być krytyczny wobec zwrotu Newmana ku Rzymowi, ale później w liście do pana Johna Ellertona z roku 1848 Hort napisał: czysto rzymski punkt widzenia jest mi bliższy i chyba bardziej prowadzi ku prawdzie niż ewangeliczny. Hort posunął się tak daleko, że wyrażał się pozytywnie o kulcie maryjnym oraz idei Marii jako współpośredniczki z Chrystusem. Przez wiele lat byłem przekonany, że kult Marii i kult Jezusa mają wiele wspólnego, jeśli chodzi o ich przyczyny i skutki. Być może cała kwestia polega na prawdziwej idei pośrednictwa. Potępiamy wszelkie wtórne pośrednictwo ludzkie jako obrazy dla jedynego pośrednika, lecz ten błąd trudno będzie usunąć, dopóki protestanci nie porzucą swojej przerażającej i szalonej idei kapłaństwa. W jeszcze innym miejscu Hort wyznał, że jest zagorzałym sacerdotalistą. Sacerdotalizm jest poglądem, że kapłan jest niezbędny jako pośrednik między ludem a Bogiem.
Ale w Nowym Testamencie apostoł Paweł wyraźnie napisał, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Wiara Chrystusa jako jedynego pośrednika zamiast w Marię czy katolickich księży jest centralną różnicą między protestancką wiarą opartą na Biblii a religią Rzymu. Jak powiedział wielki teolog Shedd, Chrystus zniósł kapłaństwo, ponieważ sam jest wielkim arcykapłanem i naszym orędownikiem przed Bogiem Ojcem. Jezus Chrystus jest jedynym sprawiedliwym, więc nie potrzebujemy kapłana, bo Chrystus prowadzi nas do Boga. On jest wielkim arcykapłanem, naszym wstawiennikiem i pośrednikiem. Fałszywe nauki o Marii mówią o niej jako orędowniczce, a nawet mówi się o niej jako współodkupicielce z Chrystusem, co jest moim zdaniem kolejnym wielkim bluźnierstwem, stawiającym kogoś na równi z jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, człowiekiem Chrystusem Jezusem. Popierając pewne elementy rzymskiego katolicyzmu, Hort wyrażał sprzeciw wobec tradycyjnych poglądów chrześcijan ewangelicznych. W liście do doktora Rolanda Williamsa z roku 1858 napisał: pozytywne doktryny chrześcijan ewangelicznych wydają mi się wypaczone. Obawiam się, że istnieją jeszcze poważniejsze różnice między nami odnośnie autorytetu. Szczególnie autorytetu Biblii. Hort zdaje się wyrażać poglądy zbieżne z linią Newmana i Tractarian. Zarówno on, jak i Westcott odrzucali pogląd chrześcijan ewangelicznych, że Biblia jest nieomylnym Słowem Bożym. Hort napisał: uznawałem opatrzność w pismach biblijnych i nadal uznaję z całą mocą, ale nie jestem gotów powiedzieć, że to koniecznie oznacza ich absolutną nieomylność. Tymczasem w roku 1860 Westcott wyraził własne wątpliwości, pisząc: drogi Hort, ja również muszę zrezygnować z sugerowania nieomylności w świetle moich przekonań. Twierdzę jedynie, że im więcej wiem, tym bardziej jestem przekonany, że kolejne wątpliwości wypływają z mojej niewiedzy i że obecnie wolę słowo przypuszczenie niż absolutna prawda. Odrzucam słowo nieomylność w stosunku do całości Pisma Świętego. W tym samym okresie Charles Darwin wydał swoje dzieło na temat ewolucji podważające biblijną relację o pochodzeniu ludzkości, kwestionując jednocześnie wiarygodność Biblii jako zapisu historycznego. Sam Darwin wcześniej wyznawał chrześcijaństwo, ale w pewnym momencie wystąpił przeciwko niemu. W jednym z listów napisał: rzeczywiście nie rozumiem, jak ktokolwiek może utrzymywać, że chrześcijaństwo jest prawdą. Bo jeśli tak, to literalne znaczenie tekstu wydaje się wskazywać, że ludzie niewierzący, czyli mój ojciec, brat i prawie wszyscy moi najlepsi przyjaciele, będą podlegali wiecznej karze, a taka doktryna jest godna potępienia. Dzieło o pochodzeniu gatunków Karola Darwina zostało wydane w roku 1859 i oczywiście jego teoria ewolucji nie została udowodniona, lecz myślę, że gdy Hort kupił tę książkę i przeczytał, to napisał do Westcotta, że nie widzi możliwości obalenia teorii Darwina. Hort dokładnie napisał, że jego zdaniem na teorię Darwina nie ma odpowiedzi. Odrzucił również relację z Księgi Rodzaju dotyczącą Ogrodu Eden. Tymczasem w roku 1890 Westcott napisał: przypuszczam, że obecnie nikt nie utrzymuje, że na przykład pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju zawierają dosłowną historię. Nigdy nie rozumiałem, jak ktokolwiek czytając je z otwartym umysłem może myśleć, że zawierają.
Po przeczytaniu tej korespondencji staje się jasne, co miał na myśli Hort, mówiąc o niebezpiecznych herezjach wyznawanych przez niego i Westcotta, skoro były one poważnym odejściem od prawowiernego nauczania chrześcijańskiego. Mieli problemy w każdej dziedzinie, czy to w eklezjologii, czyli doktrynie o Kościele, czy w chrystologii, czyli doktrynie o Chrystusie, w soteriologii, czyli doktrynie o zbawieniu. Byli całkowitymi odstępcami i heretykami we wszystkich tych sprawach. Hort odrzucił nawet doktrynę, że Chrystus umarł na krzyżu, ponosząc zastępczą karę za grzechy świata. Popularna doktryna o zastępstwie jest niemoralnym i materialnym fałszerstwem. Nie ma nic bardziej niebiblijnego niż ograniczenie przeniesienia naszych grzechów i cierpień do Jego śmierci. Ale istotnie jest to tylko jeden aspekt niemal powszechnej herezji. Jednak ponieważ Hort utrzymywał swoje poglądy w ukryciu przed opinią publiczną, świat akademicki przyjął jego zmyśloną teorię o historii biblijnego tekstu. Gdy skończyli w 1881, to im nie wystarczyło. Musieli to sprzedać. Hort napisał błyskotliwe wprowadzenie do ich greckiego tekstu. Sfabrykowali informacje, dzięki którym jego hipoteza polegająca na domysłach i wątłych dowodach pomogła sprzedać ten skażony tekst światu naukowemu. I udało się. Wszyscy, z wyjątkiem Bergona i kilku innych w Anglii, zostali przekonani, że to jest właściwa droga. Przyjęto ją w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Dallas Theological Seminary, dr Schaeffer zostali przekonani, potem Princeton, południowi baptyści w Louisville, A.T. Robertson. Teoria zdobyła świat akademicki przebojem. Nie była jednak oparta na faktach, lecz na fikcji, domysłach i sprycie. Ten grecki Nowy Testament podważył tekst przyjęty jako podstawę Nowego Testamentu. Okazało się, że dr Hort wreszcie był w stanie podważyć to, co 30 lat wcześniej nazwał tym ohydnym Textus Receptus. Lecz uczeni wskazują, że idea stojąca za pracą Westcotta i Horta nie pochodzi od nich. Właściwie nie wynaleźli oni tego tekstu sami. Czasem ludzie robią wrażenie, że pracują niezależnie i nagle znikąd pojawia się ten nowy tekst. Ale jeśli to nie Westcott i Hort byli autorami idei wprowadzenia nowego tekstu greckiego, to skąd się ona wzięła? XIX-wieczny kaznodzieja Robert L. Dabney dowodził, że ewangeliczni krytycy tekstu przejęli swoje poglądy ze skarbnicy bezbożnego racjonalizmu, który jego zdaniem jest oparty na założeniu, że ewangeliści i apostołowie nie pisali pod wpływem natchnienia. W biografii Deana Johna Bergona Edward Goulburn pisze, że największą walkę Bergen toczył z racjonalistycznym podejściem do rozumienia Biblii. Napisał, że racjonalizm pracowicie zajmuje się Słowem Bożym, żeby sprawdzić, czy można podważyć jego prawdziwość i poddać wątpliwość jego nieomylność. Podstawowym pytaniem racjonalizmu, którym zły skutecznie podważył lojalność naszej pierwszej matki wobec Twórcy, było: czy rzeczywiście Bóg powiedział? Goulburn wyraźnie uważał, że kwestionowanie Słowa Bożego w Ogrodzie Eden było obrazem sceptycznej argumentacji skonstruowanej przez racjonalistycznych krytyków i przejętej przez uczelnie w Niemczech w XVIII wieku, która dramatycznie zmieniła rozumienie Biblii, kładąc fundament pod rewizję tekstu dokonaną przez Westcotta i Horta. Nieżyjący dr Ian Paisley napisał, że żaden chrześcijanin wierzący w Biblię nie powinien dać się zwieść przez poczet wielkich nazwisk na polu biblistyki, jeśli ci ludzie są jedynie papugami wcześniejszych racjonalistów. Nie prezentują oni własnych poglądów, lecz są współczesną prezentacją starożytnej herezji. Choć Biblia mówi sama o sobie, że całe Pismo jest natchnione przez Boga,
Racjonaliści kierują się poglądem, że Biblia nie jest natchniona, lecz stanowi wymysł zwykłych ludzi, jak każda inna książka w historii. Uważają, że cuda i ponadnaturalne zjawiska należy wyjaśniać racjonalnie. Atak rozpoczął się od początku, czyli od sceptycznego poglądu na Księgę Rodzaju. Uważa się, że w XVII wieku holenderski filozof pochodzenia żydowskiego Baruch Spinoza jako pierwszy zakwestionował autorstwo Mojżesza. Spinoza kształcił się pod kierunkiem byłego jezuity. Napisał: pogląd, że Mojżesz napisał pięcioksiąg, jest bezpodstawny i irracjonalny. Spinoza został ekskomunikowany z synagogi, a jego dzieło zostało później nazwane księgą stworzoną w piekle. Jego wpływ został rozszerzony przez francuskiego lekarza nazwiskiem Jean Astruc, który rozwinął bardziej systematyczną metodę podważania autorstwa Mojżesza i stał się znany jako ojciec sceptycznej krytyki Biblii. Astruc był potomkiem długiej linii wiernych męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa. Mimo to odszedł od wiary i stał się znany jako człowiek nikczemny i niemoralny. Wielebny J.N. Coleman napisał, że Voltaire opisał Astruca jako skąpca i rozpustnika opętanego przez diabła. To był człowiek, który położył fundament pod destruktywną krytykę Biblii z tymi teoriami na temat Księgi Rodzaju. Poglądy Astruca zostały przejęte przez dwóch późniejszych teologów, Karla Heinricha Grafa i Juliusa Wellhausena, którzy jeszcze bardziej rozwinęli teorię, że Mojżesz nie napisał Księgi Rodzaju. Hipoteza Grafa i Wellhausena narodziła się w Niemczech. Mówi ona, że pięcioksiąg został zestawiony z dokumentów nazwanych J, E, D i P. Są to pierwsze litery wyrazów Jahwe, Elohim, Deuteronomy i Priestley, czyli dokumentów, które miały zostać zebrane w pięcioksiąg. Czyli Mojżesz ich nie napisał, pomimo że nasz Pan wielokrotnie cytuje Mojżesza w Nowym Testamencie, nie rzucając cienia wątpliwości na temat mojżeszowego autorstwa Tory. Po latach propagowania swojej teorii, Julius Wellhausen zaczął się martwić jej wpływem na innych. Po rezygnacji z profesury w roku 1882 powiedział: stałem się teologiem, bo interesowało mnie naukowe traktowanie Biblii. Stopniowo zacząłem rozumieć, że na profesorze teologii spoczywa również praktyczne zadanie przygotowania studentów do służby w kościele protestanckim. Zamiast tego, mimo wszelkiej ostrożności z mojej strony, sprawiłem, że moi słuchacze nie nadają się do tego. W związku z tym kariera nauczyciela akademickiego mocno obciążyła moje sumienie. Można domniemywać, że Wellhausen uniknąłby poczucia winy, gdyby uwierzył w to, co mówi Biblia o Bożej obietnicy zachowania Jego świętego słowa. Bóg obiecał zachować swoje słowo i czyni to przez ludzi, kładąc im je na serca, że to jest Słowo Boże. Tak było w sprawie kanonu. Wiedzieli, że drugi list Piotra do niego należy, a list Barnaby nie należy. I położył im je na sercu w sprawie tekstu Pisma. W Biblii psalmista pisze: słowa Pańskie są czyste, jak srebro wypławione w piecu glinianym, siedemkroć przelewane. Ty, Panie, zachowaj ich, strzeż ich od rodzaju tego aż na wieki. Pismo mówi również: plan Pana trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Jezus powiedział, że Słowo Boże jest prawdą, a Pismo mówi, że prawda Pańska trwa na wieki. Albowiem dobry jest Pan, a od narodu aż do narodu prawda Jego. Nieodmienne są wszystkie przykazania Jego, utwierdzone na wieki wieczne. W Księdze Izajasza Bóg mówi:
Słowa moje, którym włożył w usta Twoje, nie odstąpią od ust Twoich, ani od ust nasienia Twego, ani od ust potomków nasienia Twego, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Izajasz pisze również, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. W Nowym Testamencie apostoł Piotr napisał do Kościoła, ale słowo Pana trwa na wieki, a to jest słowo, które wam zostało zwiastowane. Tymczasem sam Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Teoria krytyki. Od czasów Westcotta i Horta wersja krytyczna Biblii jest traktowana jako dokładniejsza reprezentacja tekstu oryginalnego. Ale ta teza jest zbudowana na serii przypuszczeń poddawanych wątpliwość przez obrońców wersji tradycyjnej. Argumentacja jest zwykle następująca i widać to w całej debacie na temat tekstu krytycznego. Jeśli A jest prawdą, to B musi być prawdą, a jeśli B jest prawdą, to C musi być prawdą i skoro C jest prawdą, to i D jest prawdą i tak dalej. W efekcie przyjmuje się wyższość tekstu krytycznego bez udowodnienia punktu A. Mówi pan, że podstawą tekstu krytycznego jest teoria, a nie historyczne fakty. Więcej w tym teorii i sugestii, a dzisiejsza sugestia staje się jutrzejszą ortodoksją. Nazywam to zapytaj eksperta. Zadajemy pytanie, a odpowiedź brzmi, każdy inteligentny człowiek to wie. Skąd oni to wiedzą? Jeśli jesteś inteligentnym uczonym, nie musisz pytać. Ale broniąc jakiejś tezy, mówi się, że tak uważają eksperci. Tak jest w przypadku ewolucji, globalnego ocieplenia i wielu innych spraw. Każdy inteligentny człowiek to wie, zatem nie musimy niczego wyjaśniać, nie musimy niczego bronić. Ekspert wyjaśnia to tak. Ja jestem ekspertem, moi znajomi są ekspertami, dlatego my wiemy. Tak się broni wielu rzeczy. Doszedłem do wniosku, że takie odpowiedzi są udzielane wtedy, gdy wiadomo, że nie ma faktów potwierdzających daną tezę. Eksperci bronią się w ten sposób nie dlatego, że nie mają czasu na udzielenie komuś odpowiedzi. Oni wycofują się na tę pozycję, bo wiedzą, że nie mają odpowiedzi. Widać to w sposobie wykładu Biblii przez wielu nauczycieli. Czasem słyszymy, tak jest napisane, ale lepszy przekład byłby taki. Albo wszystkie lepsze przykłady mówią tak. Cała ich metoda nauczania Biblii jest oparta na konkretnych wersjach krytycznych kosztem tekstu większościowego. I gdyby przyznali, że wersja krytyczna nie jest oparta o najstarsze i najlepsze źródła, od dawna wiemy, że kodeksy watykański i synajski nie są najlepsze, ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że nie są również najstarsze. W obu przypadkach istnieją wątpliwości, czy te kodeksy rzeczywiście są takie stare, jak się powszechnie uważa. Jeśli chodzi o kodeksy synajski i watykański, to XIX-wieczny uczony Robert L. Dabney kwestionował zarówno ich pochodzenie, jak i przypisywano im datę powstania. Twierdził, że analiza obydwu manuskryptów była oparta na przypuszczeniach i spekulacjach. Napisał, podstawą tego wszystkiego jest zbiór domysłów. Żaden z tych kodeksów nie ma ciągłej, autentycznej, znanej historii. Ten zarzut jest wysoce prawdziwy, szczególnie wobec wieku przypisywanego tym greckim manuskryptom, które przedstawia się jako najstarsze, watykańskiemu, aleksandryjskiemu, a teraz synajskiemu. Przyznaje się wprost, że żaden z nich nie posiada zachowanej historii. Nie istnieją żadne dowody zewnętrzne co do tożsamości kopistów, którzy je przepisywali, ani daty czy miejsca ich powstania. Nikt nie wie, kiedy manuskrypt watykański dostał się do biblioteki papieskiej, ani od jak dawna tam jest. Tischendorf sam nie był w stanie zbadać historii obecności jego ulubionego kodeksu w klasztorze świętej Katarzyny na podstawie zewnętrznych świadectw wcześniejszych niż XII wiek. Wczesna data powstania jest im jawnie przypisywana na podstawie domysłów.
W tym samym tonie George Sayles Bishop, XIX-wieczny kaznodzieja i krytyk Westcotta i Horta, kwestionował datowanie kodeksu watykańskiego, odkrytego w Bibliotece Watykańskiej w roku 1475. Nie wiadomo, jak się tam znalazł. W XVI wieku kodeks ten był polecany Erasmowi przez ówczesnego bibliotekarza watykańskiego, który chciał udowodnić, że jest on bliższy łacińskiej Wulgacie. Ale Erasm go odrzucił, twierdząc, że kodeks watykański został zmieniony albo sfałszowany po soborze florenckim w roku 1435. Sugerowano, że nastąpiło to za niejawną zgodą tego soboru. Manuskrypt ten był ukryty przez wiele wieków, aż Napoleon zabrał go do Paryża w roku 1809, by zwrócić go do Watykanu w 1815. W tym okresie katolicki uczony Johann Leon Hugg zbadał go i wydał traktat o starożytności kodeksu watykańskiego, w którym oszacował datę jego powstania na IV wiek. George Bishop napisał: Profesor Hugg napracował się, by udowodnić, że kodeks watykański został napisany na początku IV wieku, ale biskup Marsh datuje go na 200 lat później. Kodeks watykański jest również zwany kodeksem B. Bishop pisze: B ma oznaczać, że jest starszy. Cóż, może jest starszy, bo mniej wiarygodny, mniej używany i w ogóle nie jest zniszczony. Albo nie jest starszy. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1475, czyli mniej niż 50 lat przed reformacją. To jest zbyt młody dokument, żeby stawiać go wyżej niż 1100 innych dokumentów, z których wiele może pochodzić według naszych szacunków sprzed 1000 lat. O, ale jest napisany greckimi dużymi literami i dzielony na akapity, jak dokumenty z czasów Eusebiusza. Owszem, ale dlaczego ktoś nie miałby podrobić manuskryptu z czasów Eusebiusza i napisać go w jakimś konkretnym celu? Kodeks watykański jest ważny, ponieważ stanowi podstawę tekstu krytycznego. Według Deana Bergena, Westcott i Hort stworzyli swoją teorię w taki sposób, żeby manuskrypt watykański uczynić najważniejszym greckim manuskryptem na świecie. W swym objaśnieniu teorii Westcotta i Horta, Dean Bergen pisał: w ten sposób nareszcie, na końcu dokładnie 150 nużących stron, tajemnica się wyjaśnia. Jeden punkt, do którego szanowni wydawcy zmierzali przez cały czas. Jeden cel tych wszystkich mglistych wywodów o wewnętrznych i transkrypcyjnych prawdopodobieństwach. Jeden powód tej całej mętnej terminologii i bezpodstawnej teorii konflacji oraz dyskredytowania ojców Kościoła. Tajemnica tego wszystkiego nareszcie wychodzi na jaw. Wszystko podsumowuje oschła nazwa Kodeks B. Bergen pisał dalej, że teoria Westcotta i Horta wymagała, by wszystkie inne materiały dotyczące Biblii, kopie, teksty ojców i wersje, zostały bezlitośnie poświęcone na ołtarzu Kodeksu B. Innymi słowy, wszystkie inne materiały muszą zostać dostosowane do greckiej Biblii Watykańskiej. Kodeksu B lub inaczej Kodeksu Watykańskiego. Według Bergena była to teoria Westcotta i Horta w pigułce. Ale znaczenie Kodeksu Watykańskiego opiera się głównie na analizie paleograficznej. Paleografia zajmuje się badaniem starożytnych pism stosowanym do sprawdzenia autentyczności i datowania starożytnych manuskryptów pochodzących z nieznanych źródeł. Ciekawe, że sama praktyka została rozwinięta przez Kościół rzymskokatolicki w ramach kontrreformacji. Pisząc o historii paleografii, James W. Thompson, były prezes Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego, stwierdził:
Bodziec do opracowania metody dowodzenia autentyczności dokumentów pochodzi z konfliktów doktrynalnych w czasach reformacji i kontrreformacji. Rzym został zmuszony do zwalczania historii przy pomocy historii. Skoro reformacja odwoływała się do historii, kontrreformacja została zmuszona do użycia tego samego instrumentu. Thompson wyjaśnia, że pionierami analizy paleograficznej byli dwaj benedyktyni. Pierwszym był Jean Mabillon, który rozwinął paleografię łacińską w XVII wieku. Jego następca, Bernard de Montfaucon, rozwinął paleografię grecką w pierwszej połowie XVIII wieku. Właściwie praca Montfaucon została wykorzystana przez Konstantina von Tischendorfa podczas poszukiwań starożytnych manuskryptów. Jak pisze James Bentley, w dziedzinie manuskryptów greckich Tischendorf kierował się pracą innego słynnego mnicha benedyktyńskiego, Bernarda de Montfaucon, z roku 1708, w której położył podwaliny pod studiowanie paleografii greckiej i bizantyjskiej. Czy był to jedynie zbieg okoliczności, że Kościół rzymskokatolicki wypracował system oceny greckich manuskryptów tak, by w końcu papieska Biblia, odrzucona niegdyś przez Erasma, została uznana za najważniejszą Biblię grecką na świecie, przy okazji usuwając w cień tradycyjny grecki tekst reformacji protestanckiej? Warto zauważyć, że po przeglądzie pracy Westcotta i Horta, Dean John Bergen nabrał podejrzeń co do tła ich teorii. Napisał: szczerze wyznaję, że dla mnie to powszechne przyjęcie teorii tych dwóch korektorów wygląda na coś, co w języku prawników jest nazywane spiskiem. Tymczasem spekulacje na temat kodeksu watykańskiego trwają do dzisiaj, lecz większość badaczy wydaje się nie zważać na fakt, że jego prawdziwe pochodzenie nadal jest właściwie nieznane. Nieżyjący profesor Neville Birdsall stoi na zdjęciu obok doktora Bruce'a Metzgera, jednego z czołowych krytyków tekstu XX wieku. Birdsall był uznanym ekspertem w dziedzinie paleografii i manuskryptów biblijnych. Na temat kodeksu watykańskiego powiedział: krótko mówiąc, nie możemy być pewni dokładnej daty ani miejsca powstania kodeksu watykańskiego. Mimo wysiłków badaczy, nie udało się również ustalić jego historii przed XV wiekiem. Analiza kodeksu synajskiego dokonana przez profesora Birdsalla w roku 1998 wydaje się potwierdzać twierdzenia R.L. Debneya i George'a Silesa Bishopa. Datowanie kodeksu opiera się na domysłach, a nie na niezbitych dowodach. Ale co z kodeksem synajskim? Po odkryciu przez Konstantina von Tischendorfa w klasztorze świętej Katarzyny, manuskrypt ten został okrzyknięty najstarszą Biblią na świecie. Lecz grecki paleograf Konstantin Simonides stwierdził, że to on jest prawdziwym autorem kodeksu, który został napisany przez niego w roku 1840. Choć czołowi ówcześni uczeni odrzucili zapewnienia Simonidesa, u innych wzbudziło to podejrzenia. Częściowo dlatego, że Simonides pokazał dwie unikalne księgi znalezione wraz z kodeksem. List Barnaby, opublikowany w roku 1843, i Pasterz Hermasa, wydany w roku 1856. Prawie identyczne kopie obydwu ksiąg znaleziono wraz z kodeksem synajskim w roku 1859. W jaki sposób te dwa dokumenty, nieznane dotąd na świecie, mogły się znaleźć w posiadaniu Simonidesa?
I jak ich kopie mogły się pojawić wraz z kodeksem Tischendorfa kilka lat później, jeśli Simonides nie miał z nimi nic wspólnego? W roku 1874 znany biblista James Donaldson dokonał porównania prac Simonidesa i manuskryptów synajskich. Zaczął poddawać wątpliwość historię opowiadaną przez Tischendorfa o znalezieniu pierwszej części kodeksu w klasztorze św. Katarzyny w roku 1844, gdzie karty manuskryptu rzekomo leżały w koszu na śmieci, a mnisi używali ich na podpałkę. Tischendorf twierdził, że uratował karty przed niemal pewnym zniszczeniem. Lata później wrócił do klasztoru, gdzie odkrył resztę kodeksu w roku 1859. Omawiając te zdarzenia, James Donaldson napisał: podarte i rozrzucone fragmenty, które wrzucono do wielkiego kosza z papierami na podpałkę, nagle znalazły się w całości, tworząc kompletny kodeks. Tak kompletny, że wydaje się to niemożliwe. Odnaleziono nie tylko pozostałe części Starego Testamentu, znalazł się tam również jedyny kompletny manuskrypt uncjalny Nowego Testamentu. W dodatku był tam kompletny list Barnaby, a także prawie tyle greckiego pasterza Hermasa, ile widzimy w manuskryptach Simonidesa. Donaldson pisał dalej: w tej opowieści jest wiele okoliczności budzących podejrzenia, oprócz innych, równie podejrzanych szczegółów, o których tu nie wspomniałem. Lecz ci, którzy są najbardziej kompetentni, by to osądzić, stwierdzili, że prawdopodobnie jest to oryginalny, starożytny manuskrypt. Donaldson niemal niechętnie mówi o oryginalności dokumentu i zdaje się różnić od zgodnej opinii innych. Warto również zaznaczyć, że afera z Simonidesem skończyła się w roku 1864, a mimo to Donaldson opublikował swoje wątpliwości 10 lat później. Jednak jeden aspekt pracy Donaldsona został podważony w czasopiśmie Ateneum. Stwierdzono w nim, że list Barnaby opublikowany przez Simonidesa musi być sfałszowany. Jak napisano, Simonides pokazał poświadczenie oryginalności i datę swojego wydania listu Barnaby. Pewna gazeta ze Smyrny opublikowała je w 1843 roku wraz z długim omówieniem tej pracy. Dokument i druk gazety wyglądały niezwykle świeżo, a po zbadaniu sprawy w Smyrnie okazało się, że żadna taka gazeta nie istniała. Simonides włożył wiele wysiłku, żeby sfabrykować swoją gazetę, podobnie jak datę swego wydania. Ale gazeta, o której mowa, nazywała się Gwiazda Wschodu, a późniejsze dochodzenie potwierdziło, że redaktorzy Ateneum najwyraźniej się pomylili. Gazeta o tej nazwie rzeczywiście istniała w Smyrnie w latach 40. XIX wieku. Tutaj widać kopię artykułu wraz z omówieniem listu Barnaby Simonidesa datowanym na rok 1843. Mimo że Donaldson był skłonny przyjąć oficjalną wersję wydarzeń, nadal kwestionował datowanie kodeksu synajskiego, a szczególnie rodzaj greki użytej w pasterzu Hermasa. Jak napisał: ta greka nie jest greką pochodzącą co najmniej z pięciu pierwszych wieków ery chrześcijańskiej. Jeśli Donaldson miał rację, to przesunęłoby datę powstania kodeksu synajskiego całkowicie poza IV wiek. Podczas gdy Westcott i Hort przyjęli kodeks synajski bez wątpliwości, niektórzy badali historię Simonidesa jeszcze w XX wieku. W roku 1908 James A. Farr wydał książkę o fałszerstwach literackich, w której szczegółowo omawia ten spór. Uznając, że dowody na korzyść Simonidesa są znaczące, stwierdził ostatecznie, że sprawa nie została całkowicie wyjaśniona. Napisał:
Należy żałować, że ta sprawa nie została wyjaśniona do końca w czasie, kiedy toczył się przedmiotowy spór. Po stronie Simonidesa są nieograniczone zdolności kaligraficzne, zuchwałość jego twierdzeń, jeśli były całkowicie bezpodstawne, niezwykła obecność części pasterza Hermasa w jednej całości z kodeksem, podczas gdy Simonides był pierwszym uczonym, który w ogóle widział grecki oryginał tego dzieła, fakt, że żaden gość w klasztorze na górze Synaj przed 1844 nie widział ani nie słyszał o takim dziele w posiadaniu mnichów, oraz bardzo dziwna historia opowiedziana przez Tischendorfa na temat odkrycia i wejścia w posiadanie kodeksu. Zatem kwestia zebrania kolejnych dowodów musi pozostać w sferze interesujących, lecz nierozwikłanych zagadek literatury. Mogę bez problemu uwierzyć, że Tischendorf i inni nie zbadali dokładnie pochodzenia tego dokumentu, ponieważ szukali czegoś, co ich zdaniem było starożytne i pasowało do ich poglądów. W kodeksie synajskim znaleźli coś, co dla nich było największym odkryciem biblijnym wszechczasów. Znaleźli coś, co chcieli znaleźć. Bardzo łatwo jest uwierzyć, że coś jest tym, czego tak bardzo pragniemy. Jednak niewątpliwie dzisiaj większość uczonych uważa, że kodeksy watykański i synajski są starożytnymi, oryginalnymi manuskryptami. Lecz jeśli są najstarsze, to czy koniecznie oznacza, że najbardziej wiarygodne, jak twierdzili Westcott i Hort? Problem jest ważny, jeśli zważymy, że teoria Westcotta i Horta została wykorzystana jako podstawa tekstu greckiego dla ogromnej większości wszystkich nowych wydań Biblii w XX wieku. Teoria Westcotta i Horta jest oparta na założonym przekonaniu, że tekst Nowego Testamentu powinien być oparty na kodeksie watykańskim i kodeksie synajskim. Jest on wyraźnie inny od tak zwanego tekstu przyjętego. Zatem musimy rozwinąć teorię, która byłaby uszyta na miarę tego nowego tekstu, który przyjęliśmy. Jeśli on jest krótszy, a jest krótszy o prawie 2900 wyrazów, powodem, dla którego jest tam mniej wyrazów, jest fakt, że zarówno kodeks watykański, jak i synajski są wersjami krótszymi. Teoria Westcotta i Horta mówi, że krótsze wersje dokładniej oddają tekst oryginału, a wersje dłuższe zostały celowo utworzone przez redaktorów, którzy dodali wiele wyrazów i całych fragmentów do Biblii. Zrobiono to podczas rzekomej rewizji tekstu między rokiem 250 a 350. Gdy redaktorzy stworzyli już dłuższe wersje tekstu, zaczęto je kopiować w tysiącach egzemplarzy. I to jest powód, dla którego większość manuskryptów zawiera dłuższe wersje tekstu. Właśnie ten zadziwiający aspekt ich teorii został odrzucony przez doktora Scrivenera jako pozbawiony jakichkolwiek podstaw historycznych. Nie istnieje żaden ślad czegoś takiego w historii. Westcott i Hort po prostu to wymyślili. Pomimo braku dowodów, Westcott i Hort zapewniali, że takie fragmenty Nowego Testamentu, jak Ewangelia Marka 16:9-20, historia o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, o aniele poruszającym wodę w sadzawce Betesda i relacja o Chrystusie modlącym się za tych, którzy go krzyżowali, oraz wiele innych fragmentów rzekomo nie należały do oryginalnego tekstu. Dean John Burgon argumentował przeciw tym twierdzeniom, pokazując, jak Westcott i Hort odrzucili większość biblijnych dowodów na rzecz własnej teorii, której nie mogli dowieść. Podał przykład, że świadectwo Chrystusa na krzyżu z Ewangelii Łukasza 23:34, pisząc: tych 11 cennych słów, a Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.
Westcott i Hot uważają za zmyślone, a jednak są one w każdej kopii Nowego Testamentu oprócz czterech. Poza tym są w każdej wersji starożytnej. Tak się składa, że wstawiennictwo naszego Pana za jego mordercami jest poświadczone przez ponad 40 pism patrystycznych z każdego obszaru starożytnego chrześcijaństwa. Jak nasi rewizjoniści śmią wciskać wątpliwości w chwiejne serca i nieuczone głowy, gdy jak tutaj mają obowiązek wiedzieć, że nie ma najmniejszej wątpliwości? Podczas gdy Westcott i Hort teoretyzowali, że takie różnice w tekście były efektem umyślnych zmian dokonanych przez wczesny Kościół, ich oponenci odpowiadali, że istnieje znacznie bardziej historyczne wyjaśnienie, które sięga czasów apostołów w pierwszym wieku. Skażenie zaczęło się już na początku i Paweł przed nim ostrzegał jeszcze zanim kanon Nowego Testamentu był kompletny. W liście do Koryntian apostoł napisał: bo nie jesteśmy jako wiele ich, którzy fałszują Słowo Boże. Z tego powodu obrońcy tradycyjnego tekstu greckiego twierdzą, że najstarsze manuskrypty niekoniecznie są najdokładniejsze. Służę Bogu od 40 lat. Przez pierwsze 10 lat broniłem tekstu krytycznego. Nie dlatego, że dokładnie zbadałem sprawę, tylko prawie każdą książkę, jaką czytałem, pisali jego zwolennicy. W szkole biblijnej nigdy nie słyszałem dyskusji na ten temat. Ale po około 10 latach służby, gdy czasem wypowiadałem się za tekstem krytycznym, pewien człowiek uprzejmie zwrócił mi uwagę na osobności. Nie posłuchałbym go, gdyby zrobił to ostro, ale uprzejmie i prywatnie poprosił mnie, żebym zbadał, jak się sprawy mają. Zadawał mi pytania na przykład, skąd wiesz, że najstarszy tekst jest najlepszy? I to spowodowało, że prawie przez 10 lat studiowałem temat, żeby się przekonać. Szczególnie pomogła mi książka Wilbera Pickeringa, Tożsamość tekstu Nowego Testamentu, w zrozumieniu problemu, że jeśli trafilibyśmy na skażony tekst listu do Rzymian w dzień po jego powstaniu, a z wypowiedzi liderów wczesnego kościoła wiemy, że fałszowane teksty były produkowane natychmiast, gdybyśmy znaleźli jeden z nich, to byłby najstarszy tekst na świecie i byłby sfałszowany. W drugim liście do Tesaloniczan Paweł podał kolejne ostrzeżenie, pisząc: prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany. The Pulpit Commentary mówi o tym ostrzeżeniu, że chodzi albo o jakiś list sfałszowany w imieniu Pawła, albo rzekomo cytujący jego poglądy. Tymczasem 18-wieczny uczony John Gill pisze, że Paweł ostrzega przed ludźmi, którzy fałszowali jego list, podrabiając pismo, gdyż takie praktyki były stosowane bardzo wcześnie. Sfałszowane listy apostoła Pawła krążyły już wtedy. F.H.A. Scrivener również odrzucił teorię, że wcześniejsze manuskrypty na pewno są bardziej wiarygodne. Napisał: najgorsze fałszerstwa, jakim Nowy Testament był kiedykolwiek poddany, powstały 100 lat po jego napisaniu. W książce Tożsamość tekstu Nowego Testamentu dr Wilbur Pickering napisał: Gajusz, prawowierny ojciec Kościoła, który pisał w latach od 175 do 200, wymienia Asklepiadesa, Teodotusa, Hermofiliusza i Apollonidesa jako heretyków, którzy tworzyli sfałszowane kopie pism i mieli uczniów pomnażających ilość egzemplarzy ich wymysłów. Również w II wieku ojciec Kościoła Ireneusz z Lyonu ostrzegał o fałszerstwach gnostyków uznawanych za heretyków. W dziele Przeciw herezjom napisał:
Marcion i jego uczniowie oddali się okaleczaniu pism, nie uznając niektórych w ogóle i redukując Ewangelię do Łukaszowej, zmieniając również listy apostoła Pawła, które również poskracali. Obrońcy tekstu tradycyjnego uważają, że ten gnostycki wpływ stoi prawdopodobnie za skróconymi wersjami w kodeksach watykańskim i synajskim. Opuścili w sumie 2886 greckich wyrazów. Po prostu je wymazali. Wyrzucili je pod wpływem aleksandryjskich, egipskich gnostyków, którzy chcieli zmienić tekst w celach doktrynalnych. Dlatego wiele słów wymazali z Nowego Testamentu. To jest tyle słów, ile jest w obydwu listach Piotra. Czyli mamy pierwszy i drugi list Piotra wyjęte z tekstu współczesnego. Lecz jeśli ilość tekstu równoważna obu listom Piotra została usunięta w ramach rewizji Westcotta i Horta, to co zostało pominięte i dlaczego to jest takie ważne? Jeśli wyrzucimy jakieś kluczowe słowa, to można zmienić doktrynę. I dokładnie tak się stało. Dean John Bergen napisał, głównym celem heretyków i fałszerzy było zaprzeczenie, że Jezus Chrystus jest Bogiem, równym Ojcu w Trójcy. Tymczasem George Siles Bishop stwierdził, że rewizja Westcotta i Horta osłabia i usuwa boskość Chrystusa w wielu miejscach. Jedno z najbardziej oczywistych pominięć w tekście znajduje się w trzecim rozdziale listu do Efezjan. W Biblii Króla Jakuba czytamy: tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Ale w tekście Westcotta i Horta słowa przez Jezusa Chrystusa zostały usunięte. To pominięcie występuje w większości współczesnych wydań Biblii. Inna rozbieżność istnieje w pierwszym liście do Tymoteusza 3:16. W wersji Króla Jakuba czytamy: a zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele. Jednak korekta Westcotta i Horta usuwa słowo Bóg i zamiast tego wstawia ten, który objawił się w ciele. W efekcie większość dzisiejszych Biblii ma ten zamiast Bóg. Wielka jest tajemnica pobożności, Bóg objawił się w ciele. Gnostycy nie wierzyli, że Jezus jest Bogiem. Jak Bóg mógłby objawić się w ciele? Więc wymazali teos i wstawili hos lub ho, czyli ten lub który. I ponad 300 razy dowody w manuskryptach pokazują nam teos, czyli Bóg, a w 7 i 6, czyli 13 razy mamy hos lub ho. Czym jest 300 wobec 13? Ale z powodu zniekształconych manuskryptów wyrzucono Boga z tego tekstu. Być może najbardziej zwodniczym aspektem nauki gnostyków jest to, że jest oparta na Biblii. Ale przy dramatycznej zmianie znaczenia słów, oni ją zaadaptowali do własnego systemu wierzeń. Słowo gnostyk pochodzi od greckiego gnosis, czyli wiedza. Gdy apostoł Paweł ostrzegał Tymoteusza przed błędną rzekomą nauką, greckie słowo tam użyte to gnosis. W związku z tym niektórzy uważają, że apostoł ostrzegał przed gnostyckimi zwiedzeniami. Paweł ostrzegał również Kościół w Koryncie, pisząc: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, znosicie to z łatwością. Pierwsi ojcowie Kościoła, jak Ireneusz, uważali, że gnostycy głosili całkowicie innego Jezusa. Wielu z nich wyznawało dziwaczną doktrynę znaną jako adopcjonizm. Adopcjonizm polega z grubsza na tym, że Bóg adoptował Jezusa, z którym zjednoczył się na kilka lat w duchu Chrystusa. Ale to jest herezja. Wiemy o rzeczach, o których apostołowie nie wiedzieli.
Im nie zostało to objawione. My mamy wiedzę tajemną i możemy ją wam przekazać. Gnostycy w większości wierzyli, że Jezus był zwykłym człowiekiem, ale on sam nie był Chrystusem. Duch Chrystusowy, zwany czasem zasadą Chrystusową, był czymś, co jedynie otrzymał podczas chrztu z rąk Jana Chrzciciela. Apostołowie mówili wam, że Jezus jest Chrystusem, ale oni znali tylko część prawdy. Według gnostyków Duch Chrystusa był oddzielony od Niego samego. Heretycy gnostyccy wyznawali chrystologię ducha i nie wierzyli, że Jezus Chrystus był jedną osobą. Gdy nowe wersje Biblii użyły tych manuskryptów gnostyckich, by oddzielić Jezusa od Chrystusa, tak jak to zrobili w wersecie z pierwszego listu Jana, to rozszczepia osobę Jezusa Chrystusa. Wierzenia gnostyków spowodowały zmianę tych tekstów i rozdzielenie Jezusa od Chrystusa. Uważali, że Jezus był takim samym człowiekiem jak my, że grzeszył, że potrzebował zbawienia, że był zgubiony, że Józef był jego ojcem, a nie Bóg, czyli nie było cudu poczęcia z dziewicy i nie ma dwóch natur. Według ich teorii zasada Chrystusowa stąpiła na niego podczas chrztu, a potem opuściła go na Golgocie. Czyli Jezus Chrystus nie jest jedną osobą dla gnostyków. To jest herezja, o której jest mowa na końcu naszej Biblii. Mimo to istnieje około 80 miejsc, w którym Jezus jest albo pominięty, albo jakoś oddzielony od Chrystusa lub od Jego boskości we współczesnych tekstach krytycznych. I to wynika z tych dwóch manuskryptów, które odzwierciedlają tę herezję. Jeden z przykładów, o których mówi dr Moorman, znajdujemy w 4 rozdziale pierwszego listu Jana. W wersji Króla Jakuba czytamy: wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta. Lecz w tekście Westcotta i Horta jest napisane: każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga, i to jest duch antychrysta. Słowo Chrystus zostało pominięte, podobnie jak w prawie każdej współczesnej Biblii. Tutaj rozszczepiają jedność osoby Jezusa Chrystusa. Przyjście w ciele jest Jego wcieleniem. Gnostycy nie wierzyli, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Pod koniec Biblii, poczynając od pierwszego listu Jana, rozdział 2, werset 22, czytamy: któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Istnieje 5 podobnych ostrzeżeń na końcu Biblii. Czytałem je przez wiele lat, ale nie mogłem zrozumieć, skąd się bierze taki nacisk akurat na to. Wydaje się, że chodzi o tę dychotomię między Jezusem a Chrystusem. Widząc to, zaczynamy rozumieć, że wielokrotnie we współczesnych wydaniach Biblii Jezus jest oddzielony od Chrystusa. Wśród wielu przykładów znajdujemy fragment Ewangelii Mateusza 16:20, który w Biblii Króla Jakuba mówi: wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że on, Jezus, jest Chrystusem. W tekście Westcotta i Horta czytamy: wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Chrystusem. Imię Jezus jest pominięte. W Dziejach Apostolskich 16:31, gdzie Paweł i Sylas świadczą strażnikowi więzienia, w wersji Króla Jakuba mamy: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. W tekście Westcotta i Horta mamy: uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Usunięto słowo Chrystus. Tymczasem w 8 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus wyrzuca demony z opętanego, one krzyczą. W wersji Króla Jakuba czytamy: i zaczęli krzyczeć: cóż mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boży? W tekście Westcotta i Horta mamy: cóż mamy z Tobą, Synu Boży?
imię Jezus zostało usunięte. To tylko kilka przykładów zmian dokonanych przez Westcotta i Horta. W książce o wczesnych manuskryptach dr Jack Moorman dokumentuje 86 przykładów, gdzie we współczesnych wersjach Biblii imię Jezusa jest oddzielane od innych jego tytułów i przejawów boskości. Tam, gdzie wersja autoryzowana podawała imię z tytułem Jezus Chrystus, jest tam albo tylko Jezus, albo Chrystus. Dr. Moorman uważa, że charakter tych zmian współgra z ostrzeżeniami wczesnych ojców Kościoła o fałszerstwach gnostyków i doktrynalnych powodach zmian w tekście biblijnym. Fragment Ewangelii Jana 1,18 mówi: Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Niezwykły jest fakt, że te dwa manuskrypty, które noszą znamiona herezji adopcjonizmu w około 80 miejscach poprzez oddzielenie Jezusa od Jego boskości, w tym tekście mówią o Chrystusie jednorodzony Bóg zamiast jednorodzony Syn. A to jest gnostycyzm. Dr. Thomas Holland napisał: Gnostycy nauczali, że Chrystus był zrodzonym Bogiem, stworzonym przez Boga Ojca, którego nazwali niezrodzonym Bogiem. Dean John Bergen uważał, że tekst Jana 1,18 został sfałszowany przez grupę wczesnych gnostyków zwanych Walentynianami. F.H.A. Scrivener również kwestionował tę wersję, twierdząc, że heretyk Ariusz również broni nazwy Bóg Jednorodzony. A ta okoliczność nie pomaga nam się pogodzić z określeniem, które umysły pełne bojaźni instynktownie odrzucają. Ariusz był znanym heretykiem z IV wieku, który uważał, że Jezus jako Syn Boży nie jest co do boskości równy Bogu Ojcu, lecz został przez Niego stworzony. Mimo to, zdaniem Ariusza, wolno oddawać Jezusowi chwałę. Wtedy wierzący oddawaliby chwałę stworzeniu zamiast Stwórcy, co jest wyraźnie zakazane w liście do Rzymian 1,25. Dlatego arianizm został potępiony jako herezja i forma bałwochwalstwa. Określenie jednorodzony Bóg nie występuje nigdzie indziej w Biblii. Natomiast apostoł Jan użył terminu jednorodzony Syn 4 razy w swoich pismach. Wyraźnie odnosi się on do psalmu 2,7, gdzie czytamy: Pan powiedział do mnie, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Dr. Thomas Holland twierdzi, że Ariusz oraz inni znani heretycy byli skażeni gnostycyzmem i dlatego wstawili w Jana 1,18 jednorodzony Bóg. I pisze: Z drugiej strony wiemy, że prawowierni ojcowie, którzy zwalczali gnostycyzm, cytowali w Jana 1,18 jednorodzony Syn. Warto również zanotować, że tłumaczenie Nowego Świata używane przez Świadków Jehowy zawiera określenie jednorodzony Bóg przez małe b, co zdaniem doktora Hollanda zgadza się z ich nauczaniem, że Chrystus jest stworzonym Bogiem. Ich wersja Ewangelii Jana 1,1 mówi: Na początku było Słowo i Słowo było Bogiem przez małe b. Hipolit, wczesny ojciec Kościoła, opisuje gnostyków zwanych nasyńczykami, którzy twierdzili, że posiedli tajemną wiedzę od węża, który oferował im to, co Ewie w ogrodzie Eden, czyli okazję, żeby stali się bogami.
Gnostycyzm jest opisywany jako mieszanka pogańskiej filozofii i różnych nauk chrześcijańskich. Zdaniem wielu jego wpływy sięgają aż po dzień dzisiejszy i można je odnaleźć w naukach różnych grup, jak masoneria, różokrzyżowcy i całym ruchu New Age, który głosi tę samą doktrynę, co starożytni heretycy, że człowiek nie potrzebuje zbawienia od Boga, lecz sam może stać się Bogiem. Aby ujrzeć prawdę, musicie spojrzeć w siebie samych. Jak już wspominaliśmy, Ireneusz ostrzegał przed gnostyckimi fałszerstwami tekstu biblijnego. Napisał: dokonują oni gwałtu na prawdziwych słowach Pisma, adaptując je do nikczemnie zmyślonych historii. Gnostycy skazili niemal każdą podstawową doktrynę chrześcijaństwa. Odrzucili boskość Chrystusa. Wszyscy potrzebują Chrystusa, który przyszedł szukać tego, co zgubione. Dlatego Mateusz 18:11 jest często pominięty w nowych Bibliach. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Gnostycy uważali, że Syn Boży nie przyszedł nikogo zbawić. Był tylko człowiekiem, dlatego gnostycyzm unika osoby Jezusa i jest niewątpliwie nauką antychrysta. Antychryst mówi, że każdy jest zbawiony, nawet sam diabeł. To jest doktryna gnostycka i antychrystusowa. To jest Ewangelia głoszona dziś przez modernistów i liberałów. Wszyscy są zbawieni. Uniwersalne zbawienie. Uniwersalne ojcostwo Boga i braterstwo ludzi. To jest gnostycyzm i antychryst w nowych wersjach, pozbawionych podstaw w Nowym Testamencie.